Mi pękła z tyłu, widzicie to? Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmiku tutaj na kanale i dzisiaj mam dla was vloga, ponieważ bardzo dawno nie było takiego luźnego filmiku, także postanowiłam, że dzisiaj spędzimy wspólnie dzień. W tym czasie ogarniemy trochę w moim pokoju, bo mój pokój już tego wymaga. Pogadamy sobie troszeczkę, no i pokażę też wam moje ostatnie odkrycia, bo naprawdę warto. Mamy dużo dzisiaj do nadrobienia, zaczynamy. I moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą dzisiaj się zajmiemy, na którą nie mogę już po prostu patrzeć, jest to miejsce, ta półka tutaj na takim regale. Powiem wam, że to kiedyś było moje najładniejsze miejsce, w sensie bardzo zadbane i takie pięknie poukładane, więc muszę koniecznie przywrócić to miejsce do poprzedniego stanu. I bardzo się cieszę, bo zmotywowały mnie do tego, żeby w końcu się za to zabrać produkty, które niedawno odkryłam. Użyłam je właśnie od niedawna, ale powiem wam, że jestem bardzo, ale to bardzo zachwycona, dlatego chciałabym wam je pokazać. Tutaj one leżą, ale chcę tutaj, wiecie, ładnie to ogarnąć, żeby je ładnie wyeksponować. I moi drodzy, chciałabym wam właśnie przedstawić Made in Lab. Tak jak widzicie, są to perfumy, tutaj w takiej dużej pojemności, i perfumetki idealne do torebki w mniejszej pojemności. Ja stwierdziłam właśnie, że warto będzie wam opowiedzieć o tych perfumach, ponieważ ich ogromnym atutem jest na pewno cena, ponieważ jest bardzo korzystna i można sobie po prostu pozwolić na większą ilość, tak jak widzicie, tych perfum, można sobie potestować. No i co najważniejsze, co muszę wam po prostu powiedzieć, to to, że Made in Lab są to perfumy inspirowane najpopularniejszymi zapachami, także możemy naprawdę sobie na wszystkie pozwolić. Tak jak widzicie, ja troszeczkę zaszalałam, także muszę wam koniecznie pokazać, które ja perfumy wybrałam i najbardziej cieszę się właśnie z tego zapachu 09, który jest inspirowany Coco Chanel Mademoiselle, bo po prostu zawsze marzył mi się ten perfum. Bardzo mi się podobał jego zapach zawsze, jak testowałam go sobie w perfumerii, ale no niestety jest on dosyć drogi i trochę szkoda było mi wydawać tyle na perfum, ale teraz mam już ten zapach u siebie w domu. Naprawdę jestem zakochana w tym zapachu, a tak jak już mówiłam, kosztuje on dużo, dużo mniej. No i tutaj taka cena jest, bo wiadomo, design buteleczki jest bardzo prosty, nie ma tutaj żadnych nazw firm ani nic takiego, ale no w perfumach i tak chodzi głównie właśnie o ten zapach, który tutaj jest no po prostu przepiękny, naprawdę jestem bardzo miło zaskoczona, ale ja tak wam szczerze powiem, że właśnie design tych buteleczek bardzo mi się podoba i jest totalnie w moim stylu. Jest to taki minimalistyczny flakonik, że no on po prostu przepięknie się prezentuje, co głównie mnie właśnie zmotywowało do posprzątania tej półki, żeby ładnie wyeksponować te perfumy, bo naprawdę one na to zasługują. I teraz wam tak szybciutko powiem, właśnie zaczynając od tego perfumu 09 inspiracji Mademoiselle. Ich główne nuty, oczywiście na stronie macie przewodnik, który bardzo ułatwia zakupy. Także oczywiście zostawiam wam link w opisie, tam sobie wszystko możecie sprawdzić. Oczywiście wybór jest ogromny. Jak nie macie pomysłu albo szukacie jakichś nowych perfum, to ja polecam wam właśnie tą 09. Tutaj główne nuty to pomarańcza, mandarynka, kwiat pomarańczy, bergamotka, serca mimoza, jaśmin, róża turecka, liang liang i bazy fasolka tonka, patchouli, opoponax, wanilia, wetyweria i białe piżmo. Dalej dziesiąteczka i to jest inspiracja YSL Black Opium, na pewno wszystkim bardzo dobrze znany perfum. Ja kiedyś go dostałam i używałam go, bardzo go lubiłam, ale niestety mi się skończył, a też mi szkoda było go po prostu sobie kupić. Także mam właśnie tutaj teraz inspirację od Made in Lab. Ten zapach jest równie przepiękny. No i mi się on kojarzy z imprezami, bo właśnie zawsze jak gdzieś wychodziłam, to Black Opium. I tutaj główne nuty to różowy pieprz, kwiat pomarańczy i gruszka, serca kawa, jaśmin, gorzki migdał, lukrecja, bazy wanilia, patchouli, cedr, drzewo kaszmirowe. Ale no też ten zapach bardzo, bardzo uwielbiam. Także jeżeli chcecie przetestować, to właśnie te perfumetki będą idealną opcją. Możecie zamówić sobie kilka, przetestować, bo cena takiej perfumetki to 19,99, teraz jest w ogóle promocja 16,99, ale ja mam dla was jeszcze lepszą promocję, o której za momencik wam powiem. 18. Powiem wam, że to jest inspiracja bardzo, bardzo kultowego zapachu, pewnie go znacie, Armani C. Ja zawsze chciałam go przetestować, stwierdziłam, że go sobie wezmę właśnie w takiej małej tutaj pojemności. Powiem wam, że wszystkie te zapachy, które u mnie dzisiaj widzicie, to śmiało możecie zamawiać. I głowy to liść czarnej porzeczki, serca frezja, róża majowa, bazy wanilia, patchouli, ambroxan i nuty
drzewne. Teraz 19 i to jest inspiracja Lancome La Vie Est Belle. Bardzo lubię ten zapach, bo moja mama go ma i zawsze mi się tak miło on kojarzy, bo właśnie na jakieś wyjścia czy coś to moja mama go używa, a też nie chciałam jej go tak ciągle podbierać, więc teraz mam też swój. Tutaj głowę to czarna porzeczka, gruszka, serca irys, jaśmin, kwiat pomarańczy, paczula, fasolka, tonka, wanilia i pralina. Teraz pokażę wam totalne hity jak dla mnie i tutaj 74, jest to inspiracja Dior Poison Girl. Jest to zapach totalnie moim stylu, taki słodziutki, no po prostu przepiękny. Cieszę się, że mam go właśnie w pojemności 100 ml. Nuty: gorzka pomarańcza, cytryna, róża z gras, róża demaceńska, kwiat pomarańczy, wanilia, migdał, fasolka, tonka. Tutaj również piękny zapach, jest to inspiracja Chloe Love Story. Ten zapach podbiera mi mama, bardzo jej podpasował do gustu. Stwierdziłam, że jej go po prostu podaruję i będzie go miała u siebie, bo naprawdę to jest totalnie gust mojej mamy. Jest to 75, głowy grapefruit, neroli, cytryna, gruszka, bergamotka, czarna porzeczka, róża, kwiat pomarańczy, brzoskwinia, Stefanotis, bazy to piżmo, cedr, patchouli i kaszmir. Oczywiście na stronie też mamy zapachy dla panów. Tutaj mam akurat zapach dla pań i panów. Jest to właśnie taki unisex. 84. I tutaj jest inspiracja Tom Ford Freaking Fabulous. I głowy to lawenda, szałwia, serca gorzkie, migdały, wanilia, skóra, korzeń irysa, bazy to skóra, bursztyn, fasola, tonka, drzewo kaszmirowe i białe drzewo. Na pewno w przyszłości jeszcze jakieś inne zapachy dojdą do mojej kolekcji. I teraz wam jeszcze powiem o tej super promocji. Ponieważ teraz właśnie przez cały czerwiec, kupując dwa perfumy o pojemności 100 ml, to otrzymujecie perfumetkę 50% taniej, także myślę, że naprawdę super okazja. No a flakoniki, tak jak wam już mówiłam, mi się akurat bardzo podobają i teraz trzeba w końcu zabrać się za zrobienie pięknego miejsca dla nich. Oczywiście linka do stronki zostawiam wam w opisie. A teraz sprzątanie. Trzeba pierw zmyć kurze. Dajcie mi koniecznie znać, czy u was w pokoju też się tak szybko kurzy, bo u mnie to jest po prostu masakra. Patrzcie, co tu nawet jest. Jak ktoś umie to przymocować, chce się wymienić na nowe, to zapraszam. Uff, radio, muzyka, fakty. Oja, to było tyle niemyte, aż jestem zła na siebie, że dopuściłam to do takiego stanu. Mam nadzieję, że sprzątacie zaraz w waszym pokoju razem ze mną i nie robię tego sama, bo z wami. A ten obraz jest po prostu przepiękny i też go tak zakurzyłam. No, nie, fajnie. A dostałam go od bardzo utalentowanej dziewczyny na Instagramie. Tak on się prezentuje. Lusterkę sobie tutaj dam, bo ja tutaj mam, wiecie, kosmetyki z tamtej strony. No i teraz te perfumy. Aż muszę wam to pokazać. Patrz, no kolorystyka przepiękna. Są to różne zapachy, a design jest ten sam, więc to do siebie pasuje. Warto było posprzątać. I jeszcze tutaj mój jednorożec. Dostałam go od widzek kiedyś na spotkaniu, także bardzo pozdrawiam, jeżeli jeszcze mnie w ogóle oglądacie. No i dajcie znać, co sądzicie? Właśnie w takiej buteleczce są te dla mężczyzn. Też bardzo fajna sprawa dla taty, czy chłopaka, czy dziadka. Super, a te 09 młod model to ja sobie do torby wkładam, do szkoły, na uczelnię. Naprawdę super, super opcja. Te tutaj sobie stoją, a te będę po prostu też wymieniała i wrzucała sobie do torby na wakacje. Mamy to. Jesteście ze mnie dumni, że posprzątałam tutaj. Bardzo ładnie to się prezentuje, nawet od tej strony. No, tu jest jeszcze softbox. W sensie ring light. Powiedzcie mi, gdzie ja mam go dać? Nie chce mi się go za każdym razem składać, rozkładać, więc on po prostu sobie tu stoi. Dobra, ja jestem już zadowolona z wyglądu tej półki, powiedzmy, nazwijmy to półką. Co do tej promocji, to ona wam się automatycznie naliczy, jak dodacie właśnie do koszyka dwa perfumy 100 ml i jedną perfumetkę, wtedy ona wyjdzie automatycznie taniej. Także jeszcze raz odsyłam was na stronę Made in Lab, a my lecimy sprzątać dalej. Na przykład to, moi mili, to. Widzicie to? To wygląda jak zima, a nie ma już zimy. To wystaje, zaraz nie będzie dało się wejść do tego pokoju, jak tu tak ciągle nakładam. Ja się dziwię, że to jeszcze nie odpadło. Widzicie? Dobra, część toreb pochowałam do szafy, tylko że zaraz wam w sumie pokażę, jak ta szafa wygląda. Oj, oj, oj. Dobra, moi drodzy, ja sobie zrobiłam mini przerwę na kawkę. Tym razem zrobiłam sobie taką troszkę słabszą tą kawę, bo to jest już chyba moja trzecia. Dajcie koniecznie znać, ile wy pijecie kaw dziennie, a jak nie pijecie kawy, to napiszcie, ile pijecie herbatek dziennie. Bo wiem, że zazwyczaj ludzie dzielą się właśnie na kawa, herbata, ale ja jestem totalnym kawoszem, jak mnie oglądacie już od dłuższego czasu. Tutaj czy na Instagramie, to wiecie, że po prostu
kocham kawę. No, nie mogło zabraknąć jej tutaj przy porządkach, trzeba sobie jakoś umilać. Doczepiłam sobie też cekinki. Koniec gadania. Trzeba ogarnąć... Ała. Trzeba tutaj zrobić porządek w ogóle. Nowa torebka tutaj mi doszła. Zamiast sprzątać, to ja sobie jeszcze dokładam tu rzeczy. Pasująca do tej koszulki. Zdejmujemy tę torbę. Uff. Za dużo toreb, ale ta torba tu musi być, bo to jest moja torba na studia, spora, bo laptop też czasami, wiecie, wszystko musi się zmieścić. Ale te kurtki, to te dwie schowam do szafy. Ta jest moja ukochana, codzienna, więc ona tu zostaje, moi drodzy. Nie, no wiecie, co się w sumie okazało, że ta kurtka i bluza najbardziej tu psuły, bo ogólnie to nie jest aż takie wystające. No i jak już tak lecimy z tym ogarnianiem pokoju, to w międzyczasie... Ups. To w międzyczasie szybko sobie ogarnę szafę, bo mi tutaj już się nie mieszczą rzeczy i mi pękła z tyłu, widzicie to? Masakra, to jest znak, to jest właśnie znak. Jak szafa pęka, to już jest źle. I tak wyjęłam tutaj rzeczy, bo tu jeszcze były powpychane bluzy, ale je wyjęłam i jakoś zmieściłam tu i w ogóle. Ale muszę to posegregować i na pewno będę miała jakieś tam rzeczy, wiecie, do oddania, właśnie na wiosnę, lato. No, część sobie zostawię, jakoś ładnie je tu ułożę, spodnie tak samo, bo tutaj po prostu jest tragedia i warto sobie właśnie zrobić porządki, przejrzeć wszystko na lato. Tutaj w sumie posegregowałam sobie niedawno, tu mam spódniczki i krótkie spodenki. Nawet nie wiedziałam, że tyle mam spódniczek i krótkich spodenek, powiem wam szczerze. Tu nie patrzcie, bo to są dresy i spodnie inne niż dżinsy, jakieś wiecie, materiałowe coś. Te wyjmowałam, bo jak ćwiczę, to mnie bolą kolana i zawsze muszę dresy jakieś sobie podłożyć pod kolana. Tutaj też mam ułożone, bo tutaj mam... O, jakie ładne słoneczko! Tutaj mam sukienki i tutaj mam też takie inne. Taki mniejszy masz jest u mnie w sumie, ale tutaj to nawet nie pytajcie, co nie? Ale no tutaj na razie nie mam jak inaczej tego zrobić. Masakra. Mam strasznie dużo kurtek, bluz. Te i tak co chwilę noszę, no nie? No to po co mam je wieszać na wieszek? Już mogę wyjąć, po prostu wcisnąć je i wyjąć. Ale spokojnie, jak ogarnę i zminimalizuję liczbę moich ubrań, to wtedy to będzie lepiej, bo mam zbyt małą szafę tak naprawdę. Ono się nawet nie domyka. Tutaj było najgorzej, tak jak widzieliście, kochani, ale już posprzątałam. Tutaj mam topiki. Tam do tyłu dałam właśnie takie koszulki, jakieś, o, bluza. Spodnie też bardzo ładnie sobie ułożyłam. A te, w których mi chodzę, to są tam z tyłu. I bluzy w sumie też są bardzo ładnie ułożone. Jestem zadowolona. W ogóle musicie mi wybaczyć, bo zaczęłam już tutaj sprzątać bez was. Wyjęłam tylko kosmetyki. Dostałam taki przepiękny koszyczek. I zobaczcie, on się idealnie tutaj zmieści. Tam będzie bardziej ogarnięte, bo serio, to jest taki harmider, że też za to musiałam się zebrać. No i od razu lepiej. Zobaczcie, są tutaj teraz takie bieżące tylko rzeczy, kosmetyki do pielęgnacji i wszystkie ładnie się mi tutaj zmieściły. I dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że takiego typu odcinek wam się spodobał. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Pamiętajcie o promocji Made in Lab. Wszystko oczywiście zostawiam wam w opisie. Wpadajcie też na Instagrama. Jak jesteście tutaj nowi, to będzie miło, jak klikniecie subskrypcję. Możecie też zostawić łapkę. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Także co, kochani, trzymajcie się. Przesyłam wam buziaczki. Do zobaczonka. Pa!